Bruno, 11 listopada, Święto Niepodległości i też fajna otoczka tego spotkania przed pierwszym gwizdkiem hymn, no i możliwość zagrania dla zespołu rezerw na stadionie. Jakie wrażenia? No jak najbardziej się cieszę, że mieliśmy szansę tutaj zagrać na głównym boisku, bo jest widać przeskoki, fajnie piłka chodziła. Widać było, że utrzymywaliśmy, kontrolowaliśmy przebieg spotkania. No i fajnie też było uczcić święto i zaśpiewać hymn przed meczem. Dla nas to jest przedostatni mecz tej części rozgrywek. Cały czas komplet punktów. Wiadomo, że przyjechał do nas zespół, który był w czołówce, ale jakby dosyć szybko ułożyliście sobie do spotkania. No myślę, że tak. Tutaj bardzo było duże boisko. Mogliśmy grać piłką swobodnie. Rozciągaliśmy ich, graliśmy dużo właśnie piłką i stworzyliśmy też dużo sytuacji. Dlatego myślę, że dobrze wyszliśmy w mecz, strzeliśmy bramki i już mieliśmy pod kontrolą resztę spotkania. Teraz troszkę zapytam o twoje odczucia, jeżeli chodzi o indywidualne twoje postępy. No wiadomo, że w tym tygodniu trenowałeś też z pierwszym zespołem. Ten mecz pozytywnie, rzut karny po pięknej akcji na tobie i bramka. No myślę tak, fajnie ten tydzień. Jeszcze się nie skończył, ale jesteśmy w połowie. Ale myślę, że fajnie taki punkt kontrolny. No także cieszę się jak najbardziej. Fajny mecz, dużo mi to dało. Fajnie, że z karnego wywalczyłem, bramkę strzeliłem i co, czekamy na kolejny mecz w niedzielę.